Cześć, witajcie. Podsumowując poprzedni rok 2022, pomyślałem, że warto spojrzeć na kraje, które wygrały w tamtym roku, czyli na listę państw, które rozwijały się gospodarczo najszybciej. Jakie to są państwa, co je łączy i co mogło powodować tak szybki wzrost? Spójrzmy zatem na 10 najszybciej rozwijających się państw w tamtym roku. Zacznę od miejsca pierwszego, bo dla osób, które taką tematyką się trochę interesują albo mój kanał oglądają, to nie powinno być zaskoczeniem, że na miejscu pierwszym jest Gujana. O tym państwie nawet kilka miesięcy temu zrobiłem osobny odcinek, bo jest to dosyć ciekawy przypadek. W tamtym roku wzrost PKB w tamtym państwie przekroczył 62%. To astronomiczna wartość. Warto dodać, że PKB tego państwa i tak jest wciąż bardzo małe, wynosi około 14,5 miliardów dolarów, dlatego że w tym państwie mieszka niecałe 800 tysięcy osób, czyli mniej niż mieszka w Krakowie. A PKB na mieszkańca w sile nabywczej wzrósł do rekordowych 42 700, co oznacza, że Gujana została najbogatszym krajem w Ameryce Południowej czy Ameryce Środkowej i nawet pod tym względem jest obecnie na poziomie Polski. Z czego wynika tak dynamiczny wzrost PKB w ostatnich latach w Gujanie? No to właśnie, jak już mówiłem, w tym państwie kilka lat temu zaczęto wydobywać ropę naftową. Jako że ropy naftowej jest tam dosyć sporo, a jest to kraj bardzo małoludny i do tej pory bardzo biedny, w związku z tym tak duże wydobycie ropy znacząco zwiększa PKB tego państwa. Co oczywiście też przekłada się na wysoki wzrost PKB i na wysoki PKB na mieszkańca w tym kraju. Choć to oczywiście obecnie nie oznacza, że Gujańczycy stali się tak bogatym narodem. Póki co jest to tylko wysoka produkcja z perspektywy małej liczby mieszkańców. Ale rzeczywiście kilka ostatnich lat to bardzo dynamiczny wzrost PKB w tym państwie i też jak prognozuje IMF, w tym roku również wzrost w tym państwie będzie bardzo wysoki. Więc rzeczywiście, jeżeli to będzie tak dłużej wyglądało, no to jest spora szansa, że również zwykli mieszkańcy tego kraju odczują w końcu napływ pieniędzy do tego kraju. No chyba, że skończy jak Wenezuela, jest wiele przecież możliwości. A my idziemy do państwa numer 2 na liście najszybciej rosnących w tamtym roku i jest to St. Lucia. Jest to bardzo mały, wyspiarski kraj, w sumie niedaleko obok Gujany, można powiedzieć. Wzrost wyniósł 14,9%, więc znacznie niżej niż w Gujanie, ale wciąż jest to bardzo wysoka wartość. Ale PKB tego państwa jest wciąż bardzo malutkie, to około 2,1 miliardów dolarów. Nic dziwnego, skoro w tym państwie mieszka około 180 tysięcy osób, a PKB na mieszkańca w sile nabywczej wynosi około 17 350, więc nie jest to zamożny kraj. A podstawą jego gospodarki jest turystyka. A skąd tak wysoki wzrost w tamtym roku? No warto spojrzeć na wzrost PKB w poprzednich latach. I jak widać, w roku pandemicznym St. Lucia mocno odczuła lockdowny i zamknięcia różnych państw. PKB tego państwa spadło o ponad 24%, więc obecnie po prostu ten kraj nadrabia straty. No jest to niezamożny kraj oparty na turystyce, więc jest w dużym stopniu zależny od koniunktury na świecie. To idziemy do kraju numer 3, jest to Fidżi, czyli kolejny kraj wyspiarski. Kolejny też bardzo mały kraj, wzrost PKB w tym państwie wyniósł 14,5%. PKB tego państwa wynosi 4,8 miliardów dolarów, więc kolejny bardzo mały gospodarczo kraj. Też nic dziwnego, ludność tego państwa to około 900 tysięcy osób, a PKB na mieszkańca w sile nabywczej wynosi około 14 200, więc też jest to niezbyt zamożny kraj. I gospodarczo widzimy duże analogie do St. Lucia. Jest to kraj oparty na turystyce, który również bardzo mocno ucierpiał w roku 2020, kiedy spadek wyniósł ponad 17%, więc ten kraj również po prostu nadrabia straty, jakie poniósł w tamtym roku. Na miejscu czwartym jest Armenia. Wzrost PKB w tym państwie wyniósł 12,6%, a całkowity PKB 19,5 miliardów dolarów. Więc Armenia też nie jest dużą gospodarką, no ale kraj ten liczy niecałe 3 miliony mieszkańców, więc no też niezbyt dużo. Mniej niż liczy województwo małopolskie. Jakieś porównania do Małopolski, Krakowa, ta okolica, nie wiem dlaczego tak wychodzi. A PKB tego państwa w sile nabywczej wynosi 17 800. No więc również nie jest to zbyt bogaty kraj. Przynajmniej to nie jest kraj oparty na turystyce. Dla tego państwa ważne są różne gałęzie przemysłu, rolnictwa, przemysł wydobywczy również.
a tak wysoki wzrost PKB w tamtym roku spowodował masowy napływ ludzi z Rosji, zwłaszcza informatyków czy ludzi dosyć zamożnych po prostu. Stąd nieoczekiwanie w czołowej czwórce zjawiła się właśnie Armenia. Chociaż generalnie w ostatnich latach Armenia rozwija się dosyć szybko, jak widzimy, mało było lat, w których wzrost był bardzo niewielki. Okej, to przejdźmy do kolejnego państwa. Na miejscu piątym są Malediwy. Wzrost PKB w tym państwie wyniósł 12,3%. PKB całkowite tego państwa wynosi 6,2 miliardów dolarów, więc kolejny bardzo mały kraj. Kolejny kraj wyspiarski zresztą. Ludność tego państwa to niecałe 400 tysięcy mieszkańców, a PKB na mieszkańca w sile nabywczej wynosi 33 200. W porównaniu do innych państw jest to całkiem rozwinięty kraj, ale też kolejny kraj oparty na turystyce oczywiście. I też kolejny kraj, który w 2020 doświadczył bardzo mocnego spadku PKB, rzędu ponad 33%. Więc po tak drastycznym załamaniu również Malediwy dopiero odbudowują straty. A my jedziemy do kolejnego państwa. Na miejscu szóstym też bardzo specyficzny kraj, a jest to Irlandia. PKB tego państwa zwiększył się w tamtym roku o 12%, czyli jest to najszybciej rosnący kraj w Europie. Całkowity PKB wyniósł prawie 530 miliardów dolarów, tak więc to jest dosyć duża gospodarka. Ludność tego państwa natomiast to lekko ponad 5,1 milionów mieszkańców, a PKB na mieszkańca w sile nabywczej to już astronomiczne ponad 133 tysiące dolarów. Tak więc Irlandia jest obecnie jednym z najbogatszych państw na świecie. Według IMF-u w sile nabywczej drugim najbogatszym konkretnie na świecie, ustępując tylko Luksemburgowi. Z tym, że jest to PKB w dużym stopniu na papierze oczywiście, bo Irlandia korzysta z umiłowania wielkich korporacji do płacenia jak najniższych podatków, więc po prostu Irlandia jest takim hubem dla wielkich korporacji międzynarodowych. I przez ten kraj przechodzi wiele, wiele pieniędzy z różnych firm w różnych częściach świata. Co oczywiście automatycznie nie przekłada się na wyższy wzrost zamożności w tym państwie, czy na wyższy poziom życia, ale PKB rośnie jak na drożdżach. Co zresztą możemy zobaczyć. Kryzys w tym państwie jest niewidziany od fatalnego 2008-2009 roku. Od tego momentu, jak widzimy, ten kraj rośnie bardzo szybko, nawet ma rekordowe 25% wzrostu w skali roku, co jak na bogaty europejski kraj jest na wartość po prostu niemożliwą w normalnych warunkach, można by powiedzieć. Bo oczywiście zamożność w tym państwie rośnie znacznie, znacznie wolniej, no i Irlandczycy nie są aż tak bogaci, jak to mogłoby wynikać z tych danych gospodarczych. Ale dzisiaj nie omawiamy szczegółowo jednego państwa, tylko przedstawiamy listę, więc idę dalej. Na miejscu siódmym Belize, wzrost 11,4%, więc również bardzo wysoko. PKB tego państwa wynosi 3 miliardy dolarów, więc również malutko. No ale kraj ten liczy około 440 tysięcy mieszkańców, więc również nie jest to ludny kraj, a PKB na mieszkańca w sile nabywczej wyniósł 10 400, więc kolejny biedny kraj. Kraj w Ameryce Środkowej, podstawą gospodarki jest leśnictwo, rolnictwo, więc no właśnie słabo rozwinięty jest to kraj. I również jest to kraj, który doświadczył mocnego spadku PKB w roku kryzysowym pandemicznym. Spadek wyniósł ponad 13%, więc też jest to kraj, który odrabia straty. Na miejscu ósmym Niger, PKB tego państwa zwiększył się o 11,1%, ale wciąż jest to bardzo mała gospodarka. PKB wynosi około 15 miliardów dolarów, chociaż jest to najludniejszy kraj z tej listy, bo liczy już ponad 26 milionów mieszkańców, ale jest również jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. PKB na mieszkańca w sile nabywczej wynosi około 1500, więc bardzo, bardzo mało. Jest to wyjątkowo słabo rozwinięty kraj, kiepsko położony, kraj również z bardzo wysokim przyrostem naturalnym. Zdecydowana większość ludności tego państwa pracuje w rolnictwie i około połowa pieniędzy w budżecie tego państwa pochodzi z pomocy zagranicznej innych państw. Również wzrost PKB, chociaż w tym roku bardzo wysoki, jest w ostatnich latach bardzo nierównomierny. Mamy wysoki wzrost, później mamy niski wzrost, no to i tak trzeba by jeszcze wielu lat szybkiego rozwoju, żeby ten kraj poprawił jakość życia swoich obywateli, swoich mieszkańców, których co roku znacznie przybywa, jak obecnie szacuje się o około 1 000 000 rocznie. Okej, to idziemy dalej, jesteśmy już blisko końca. Na miejscu dziewiątym są Bahamy. Wzrost PKB wynosi 11%, a wielkość PKB
to około 13 miliardów dolarów. Kolejny bardzo mały wyspiarski kraj, również na Karaibach, między Florydą a Kubą. I kraj ten również jest niezbyt ludny, mieszka tam około 390 tysięcy mieszkańców. PKB na mieszkańca w sile nabywczej wynosi około 41 tysięcy dolarów, więc jest to jeden z bogatszych krajów na tej liście. Bo Bahamy są już raczej krajem dosyć rozwiniętym. Podstawą również jest turystyka. Bliskość USA sprawia, że no właśnie turyści z tego wielkiego kraju są wyjątkowo tam liczni właśnie. A że podstawą jest turystyka, to jest to również kraj, który zaliczył bardzo mocny spadek PKB w roku 2020. Spadek wyniósł niemal 24%. Też jeżeli chodzi o Bahamy, co ciekawe, ważnym partnerem w eksporcie tego państwa jest Polska, która bywa drugim albo trzecim najważniejszym partnerem eksportowym dla Bahamów. Towarem, o który tutaj chodzi, są statki morskie. Polskie przedsiębiorstwa chętnie wykorzystują to, że na Bahamach jest tania bandera, więc chętnie tam rejestrują swoje statki. I ostatni na liście kraj, Cabo Verde, albo po polsku Wyspy Zielonego Przylądka. Wzrost w tym państwie wyniósł 10,5%. Są to niewielkie wyspy leżące przy wybrzeżu afrykańskim z PKB wynoszącym około 2,2 miliardy dolarów. W tym kraju mieszka około 570 tysięcy mieszkańców, a PKB na mieszkańca w sile nabywczej wynosi 9 tysięcy. Zatem jak na Afrykę jest to dosyć zamożny kraj, ale oczywiście w skali światowej niezbyt bogaty mimo wszystko. W eksporcie tego państwa dominują ryby, przemysł rybny. Dosyć ważne jest również rolnictwo, a także rośnie znaczenie turystyki dla tego państwa. I też, jak już możecie zgadywać, jest to kolejny kraj, który w roku 2020 zaliczył duży spadek PKB, który wyniósł prawie 15%. Tak więc podsumowując, chyba nie ma co żałować, że na tej liście nie ma Polski, skoro są to głównie państwa bardzo małe i kraje, które rozwijają się bardzo nierównomiernie, czyli miały wysoki spadek PKB, a teraz notują naturalnie wysoki wzrost, żeby po prostu nadrobić straty. Są oczywiście małe wyjątki, ale też wynikają z konkretnych specyficznych rzeczy. A nie jest sztuką być małym, dosyć biednym krajem i mieć jeden rok wysokiego wzrostu. Ważne jest, żeby ten wzrost był kontynuowany przez kolejne lata, kolejne dekady. Zobaczymy, czy tak będzie, czy faktycznie te państwa będą się dalej tak szybko rozwijać. Dodam jeszcze, że wzrost PKB w Polsce w tym roku wyniósł około 5%, więc też był to niezły wynik, ale oczywiście znacznie niższy niż dla tych państw. Okej, na dzisiaj to wszystko ode mnie. Napiszcie koniecznie, co wy sądzicie. Zostawcie również kciuka w górę oraz suba. I do zobaczenia już niedługo. Cześć!